Tak jak zapowiadałam to w ostatnim odcinku, dzisiaj porozmawiamy sobie o terapii integracji sensorycznej. Terapia integracji sensorycznej opiera się na tym, że mózg otrzymuje informacje z ciała i otoczenia, następnie integruje je i odpowiada na nie w formie określonych bodźców. Zaburzenia integracji sensorycznej możemy podzielić na kilka obszarów. Pierwszym jest zaburzenia modulacji sensorycznej. Może to być nadwrażliwość, kiedy próg pobudzenia jest niski i już mały bodziec powoduje wysoką reakcję. Podwrażliwość, kiedy próg pobudzenia jest wysoki i bardzo duży bodziec potrzebny jest do wyzwolenia prawidłowej reakcji, a także zachowania poszukujące, mocnych doznań i bodźców. Kolejnym typem są zaburzenia motoryczne, posturalne, związane z tym, jak układa się nasze ciało zarówno w trakcie ruchu, jak i spoczynku, oraz dyspraksja, ponieważ praksja to jest możliwość planowania ruchu, więc zaburzenia o charakterze dyspraksji będą miały przełożenie na to, że na przykład będzie problem z chodzeniem po schodach, wychodzeniem po drabinie, czyli ruchach naprzemiennych, ale także chodzeniem, kiedy dziecko czy nawet osoba dorosła potyka się o własne nogi. Ostatnim typem są zaburzenia odbierania bodźców, które docierają do nas i są odbierane przez nasze wszystkie zmysły. Przyczynami zaburzeń integracji sensorycznej są zaburzenia okresu prenatalnego, zaburzenia okołoporodowe i postnatalne, czyli zaraz po urodzeniu się dziecka, czynniki genetyczne i indywidualne, a także również warunki środowiskowe, czyli to, co wpływa na początkowe kilka lat rozwoju dziecka. To, co jest najważniejsze w terapii integracji sensorycznej, to to, że nie opiera się ona na terapii objawów, ale na terapii przyczyn, czyli tego, co leży u podłoża występujących trudności i zaburzeń integracji sensorycznej. Bazowymi układami w integracji sensorycznej są układ przedsionkowy, który znajduje się w uchu wewnętrznym, a tworzą go kanały półkoliste, oraz układ proprioceptywny, znajdujący się na całym ciele w postaci ciałek czuciowych, ale także również czucia pochodzącego z mięśni i stawów. Układ przedsionkowy daje świadomość tego, jak się poruszamy, jak się przemieszczamy, w jakiej pozycji znajduje się nasze ciało. Kształtuje napięcie mięśniowe adekwatnie do sytuacji i położenia ciała, a także świadomość położenia w kierunkach. Odpowiada za naszą równowagę, stabilizację postawy, a także odpowiada za kształtowanie się mowy. Układ przedsionkowy ma bezpośredni wpływ na autonomiczny układ nerwowy, który odpowiada m.in. za układ pokarmowy, a także pojawianie się odruchu wymiotnego. Ciekawostką więc jest tutaj to, że jeżeli ktoś ma bardzo wygórowany odruch wymiotny, bądź pojawia się on w postaci choroby lokomocyjnej, należy pracować z układem przedsionkowym. Układ proprioceptywny to inaczej receptory, ciałka czuciowe, które znajdują się na powierzchni całego ciała. Odpowiadają one głównie za czucie głębokie. Dzięki temu układowi czujemy ruch. Jest to kinestezja. Chodzi tutaj o to, że nawet bez kontroli wzroku jesteśmy świadomi, jak wykonujemy dany ruch. Pamiętajcie, że mitem jest to, iż cesarskie cięcie powoduje zaburzenia integracji sensorycznej. Może być ono jednym z elementów, które mają na to wpływ, ale nie decyduje o zaburzeniach. Kolejny odcinek będzie pewnego rodzaju ciekawostką, gdyż opowiem o terapii mutyzmu wybiórczego, a w jeszcze następnym skoncentruję się w terapii integracji sensorycznej w zespole Aspergera, ADHD, mózgowym porażeniu dziecięcym. Do zobaczenia! Głupia baba go uczyć, bo nie wiesz, najlepiej jest uczyć tego, co dziecko umie, a nie tego, co nie umie, tak? No. I Szymon mówi ry. Prrr.